Każdy sezon grzewczy to smok otaczający Suwałki. Niezbędna jest wymiana pieców na ekologiczne i darmowa komunikacja, by zmniejszyć ruch samochodowy. To naprawdę możliwe. Darmowe parkingi i remonty mieszkań komunalnych. Suwałki to moje rodzinne miasto. Bardzo zależy mi, by zmieniły się na lepsze. Wybór na prezydenta, kandydata Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje Państwu udział w dobrej zmianie. Zdaniem Grzegorza Mackiewicza dochody budżetowe miasta Suwałki nie pozwalają na inwestycje realizowane bez udziału kredytów. W takiej sytuacji jest wiele samorządów, ale kandydata PiS niepokoi inna kwestia. Pieniądze dla mieszkańców, dla ludzi, dla Polaków w postaci 500+, tak naprawdę, mówiąc w cudzysłowie, ratuje budżet Suwałk. Bo to jest tak naprawdę bez tych pieniędzy programu 500+ nie mógłby realizować wielu inwestycji, bo po prostu nie mógłby zaciągać kredytów, bo ten poziom zadłużenia już jest bardzo wysoki, a bez pieniędzy z 500+ byłoby jeszcze mniej i ta zdolność kredytowa byłaby mniejsza. Grzegorz Mackiewicz wskazał także, że plany aktualnych władz miasta dotyczące budowy dworca kolejowego są niemożliwe do zrealizowania z miejskiego budżetu. Proszę mi pokazać tych kilkaset milionów w budżecie miasta Suwałki, które pozwoliłyby zrealizować przez miasto Suwałki taką wielką inwestycję, budowa dworca towarowego i dworca w centrum miasta. Jest to po prostu nierealne. To jest zadanie rządowe i takie będzie pewnie realizowane w przyszłości bliższej lub dalszej. Mackiewicz stoi na stanowisku, że w Suwałkach jest wiele nieprzemyślanych inwestycji i jako jedną z nich wskazuje lotnisko, do którego miasto dołoży 10 milionów złotych. Te nieprzemyślane moim zdaniem wielokrotnie inwestycje typu budowa lotniska dla kilku przedsiębiorców, bo trzeba jasno sobie postawić i ja tu stawiam to pytanie. Panie Renkiewicz, kiedy będą samoloty przewozić mieszkańców Suwałk? Nie tylko przedsiębiorców, bo się chwali, że to jest chwali się tym, że jest budowa lotniska dla mieszkańców Suwałk. Nieprawda, to jest budowa lotniska dla kilku przedsiębiorców. Kandydat PiS na prezydenta zdementował także docierające do niego pogłoski dotyczące planowanych zwolnień pracowników komunalnych z pracy w przypadku wygrania wyborów do miejskiego samorządu przez PiS. Uznał je za niedorzeczne. Wspomniał też o jeszcze jednej kwestii dotyczącej pracowników suwalskich spółek komunalnych. Z tego czasu w zeszłym roku były negocjowane, takie dotarły do nas informacje, negocjowane podwyżki dla firm komunalnych, dla pracowników i one zostały wstrzymane. I to jest ewidentnie takie działanie Renkiewicza, które wskazuje, że mam kij i marchewkę, tak? Jak będziecie grzeczni, to będzie podwyżka, jak nie, to jej nie będzie. Mackiewicz zadeklarował. Na samym początku, jeżeli wygram wybory, bilans otwarcia, gdzie dokonam oceny, wiarygodnej oceny tego, na ile tak naprawdę precyzyjnie miasto jest zadłużone, jakie są struktury zarządzania miastem, bo dzisiaj mam wrażenie, że te struktury mieszczą się tylko w jednym gabinecie i jest to sterowanie ręczne. Zapewnił, że dokona również oceny planowanych inwestycji i ich wpływu na przyszły rozwój miasta.